Każde miejsce jest dobre dla sztuki. Architektura w sobie sama jest sztuką i takie dopełnienie jej rzeźbą czy malarstwem stanowi dobrą, spójną całość. Mi się bardzo podoba idea łączenia wszelkich ingerencji artystycznych z nowoczesną architekturą. Nazywam się Daniel Hazme i jestem twórcą muralu. Niezależnie od tego, czy projektuję w nowoczesnym budynku w Warszawie, czy na drugim końcu świata, najważniejszą cechą byłoby to, aby ten mural był zaprojektowany specjalnie do tego danego miejsca. Mural wykonywałem głównie w nocy, jest nokturnowy, odwołuje się do nocnego klimatu miasta, jego dynamiki odbijających się świateł i to było głównie inspiracją. Powstał jeden duży mural na rampie zjazdowej, plus cztery mniejsze murale, które są autonomicznymi tworami. Starałem się stworzyć jakieś fikcyjne miasto, które jest nowoczesne, ze swoimi odbiciami i ruchem. Stąd też nasunęła się kolorystyka. Inaczej się projektuje na komputerze, a inaczej kiedy podchodzi się do ściany. Nie trzymam się dosłownie projektu, który naszkicowałem na kartce. Muszę reagować na zdarzenia, które są na ścianie. Ściana jest tą kartką A4 i muszę znaleźć punkty, które się zgadzają w proporcjach. Moje malarstwo w tym momencie najbardziej idzie w kierunku abstrakcji geometrycznej. Są to rzeczy niedopowiedziane, rzeczy, których nie możemy wytłumaczyć zero-jedynkowo, przez to mogą być przez dłuższy czas ciekawe. Ja mam swoją interpretację tego muralu. Jeżeli ktoś ten mural spotyka codziennie, zostawiam otwartą furtkę, żeby zbudował swoją.